Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w nowej grze o nazwie Fall Rising? Dobrze to wymawiam? Chyba tak. Kochani, czym jest ta gierka? Na pewno wiele osób z was widziało Tribes of Midgard, gdzie mieliśmy mniej więcej widok delikatnie z góry, gdzie zbieraliśmy surowce, ulepszaliśmy swoją bazę i tak dalej i próbowaliśmy rozwalać jotuny. Tutaj mamy troszeczkę połączenie właśnie Tribes of Midgard, Valheima, tylko że bardziej w klimacie wampirów. No i tak dosyć mocno się wzbierałem, żeby to nagrać. Ja tutaj z ziomkiem próbowaliśmy grać właśnie we dwójkę na PvP, bo ogólnie macie tutaj bardzo dużo trybów. Możecie sobie sami serwer zahostować, możecie zrobić sobie prywatną grę. Oraz możecie grać w online, gdzie macie za to rozbieżność, jeżeli chodzi o dalsze tryby. PvE, czyli tylko z mobami i tak dalej. PvP, gdzie macie, nie wiem, chyba nieograniczoną ilość ludzi w klanie. Możecie robić wielkie zamki i tak dalej. Macie duo PvP, gdzie maksymalna liczba osób w klanie to są właśnie dwie. Ewentualnie full lot PvP. I tu chyba nie ma żadnej tam maksymalnej liczby. Różnicami między tymi trybami, no to wiadomo, PvE to tylko moby, PvP to PvP i moby. Duo PvP to są dwie osoby i full lot PvP, czyli że tracimy cały ekwipunek, jaki w ogóle mamy podczas naszego zgonu. Kochani, ja wam zrobię odcinek, może nawet ze dwa albo trzy z tej gry. Zobaczymy, jak to się będzie oglądać. Tylko, no ja już troszeczkę tutaj pograłem ze dwie godzinki maksymalnie, dlatego wam mniej więcej zacznę tutaj od jakiegoś już tam wstępu, jeżeli chodzi o tą grę. Aczkolwiek ja i tak będę chciał przenieść bazę, tak więc myślę, że nie będzie to problematyczne zbytnio, żeby pokazać wam więcej. Ogólnie gierka jest naprawdę bardzo przyjemna do gry. No, mojemu znajomemu na przykład się nie spodobało to zbytnio. No bo on bardziej właśnie takie gry MMO i tak dalej, bardziej lubi walkę, że tak powiem. Ja jestem osobą za to, która lubi sobie pobudować, o cholercia, lubi sobie pobudować, bawić się i tak dalej, i tak dalej. Zaraz wam powiem, co tu się dzieje, bo wy pewnie jeszcze nie rozumiecie. Ogólnie jesteśmy wampirami, nie lubimy słońca. Jest tutaj cykl dnia i nocy, który określa, kiedy możemy, że tak powiem, wychodzić na żer. I będę starał się wam teraz powiedzieć mniej więcej, do czego mniej więcej doszedłem w tej grze, co zrozumiałem, jakie ma te mechaniki. Jakie ma te mechaniki i co dokładnie udało mi się tu ogarnąć. Tak więc to jest nasza, przynajmniej w tej chwili, baza. Tutaj sobie mój kumpel zrobił swoją bazę, ale widzę, że on niby jest online, ale nie jest online. To też jest ciekawe. Możemy tu wejść, prawda? Możemy. I on sobie tutaj śpi. All to drag? Ciekawe. Ciekawe. Możemy go przenosić. Ciekawe, czy będzie miał mindfucka, jak będzie to oglądał. Nie wiem, czy ja go mogę włożyć do tej trumny, do tego kofinu? Czy nie mogę go włożyć do kofinu? Nie mogę go włożyć do kofinu. Jemu to zaraz się rozpadnie. Dobra, może mu nic nie będzie. Jeżeli coś mu będzie, no to będzie moja wina. Ale widzę przy okazji, że chyba mu się Castle Hearth skończył. A więc będziemy musieli mu jakoś tu pomóc przy okazji. Ale dobra, mniejsza na razie o to. Pokażę wam dokładnie, na czym polega ta gra. Jesteśmy jakimś wampirem, który podróżuje sobie właśnie, czy ogólnie był jakimś tam wielkim wampirem. Wampirem wyższym może to bardziej. Ale został pokonany przez ludzi, no i został zesłany właśnie do podziemi i... No i teraz czas nadszedł zemsty i tak dalej, no i próbuje odbudować swoje królestwo. To tak w skrócie. Jak widzicie, możemy sobie oczywiście postać własną zrobić. Chyba wam nie pokażę tej postaci, a pokażę wam. Nasza postać ma różne umiejętności, które oczywiście odblokowujemy sobie w międzyczasie. Ma różne zdolności,
No i to jest bardziej taka gierka nastawiona na PvP. Oprócz tego możemy tutaj budować oczywiście swoje bazy. Dodatkowo polujemy na różne bossy, które dają nam specjalne zdolności. Tutaj tego na przykład nie widać, bo jeszcze tego nie zrobiłem bossa na przykład. No ale widać na przykład, że Alpha Wolf daje nam umiejętność zamieniania się w wilka, ewentualnie, no nie wiem, ten Rufus Deformant daje nam Blood Rage'a, ewentualnie jakieś tam inne różne specyfiki. Bossów jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. To nie jest tak, że tego jest mało i zaraz nam się to szybko znudzi. Oprócz tego mamy oczywiście różne tryby budowy, różne przedmioty, które możemy ulepszyć. Mamy tam jakiś swój gear level i tak dalej. Troszeczkę przypomina to właśnie z Tribes of Midgard, że niektóre bronie, czym lepsze, z lepszego materiału, mają oczywiście więcej umiejętności. Czyli oprócz naszych czterech w sumie standardowych umiejętności, mamy jeszcze trzy z broni. Mamy również coś takiego jak Blood Pool. Możemy jeść z jednostek żyjących, czy jeść, no możemy ich pożerać, wysysać ich krew. I w zależności od tego, jaki typ jednostki zjemy, ugryziemy, takie dostaniemy bonusy. Dodatkowo, w zależności od tego, jaki jest blood quality, dostaniemy tych bonusów albo więcej, albo lepsze bonusy. Więc myślę, że to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny sposób na rozwijanie postaci. Tylko niestety problem właśnie w tym jest taki jak w Tribes of Midgard. Czyli żeby cokolwiek tutaj zrobić, do czegokolwiek żeby dojść, naprawdę wymaga to masy, masy surowcy. I na przykład, żeby zrobić sobie jakiś tam lepszy sód czy lepszą broń, no potrzebujemy dosyć sporo tych właśnie materiałów. Ja na razie poznałem tylko i wyłącznie kilka tych budynków. Jak tu widzicie, właśnie robię sobie leather z tego animal hide'a. Tutaj mamy Castle Hearth, który pokazuje nam mniej więcej, ile mamy jeszcze czasu zasilania naszego zamku. Bez tego tak samo wszystkie te maszynerie nie działają. Możemy to wszystko upgrade'ować, możemy sobie robić tereny, możemy sobie więcej kofinów stawiać. To nie jest żaden problem. Tutaj mamy Furnansa, który przetapia sztabki. Też jest bardzo fajne. Oj, przepraszam. Tu mamy Vermin Nest. Widziałem, że co po niektóre osoby zmieniały się w szczury, ale nie wiem dokładnie jeszcze, jak to działa. Wiem tylko, że to ogólnie te jednostki można pożerać i zdobywać właśnie tą krew. Bo jeżeli ta krew spadnie nam do zera, a ta krew, jak widzicie, ona co chwilę się zniża. Teraz jest 6,6, zaraz będzie 6,5 litra. To niestety umieramy. I właśnie to wszystko polega na tym, żeby jak najlepiej swoją postać wylevelować, a dodatkowo, żeby jakoś przeżyć. Mam 17. Ja mogę sobie już ulepszyć miecz. Mogę, tylko potrzebuję planków. Planki były tu. Bo ja sobie jeszcze Copper Sworda... O, Copper Spear jest nawet. 9 gira. 8 i 9. Jest bardziej do kreatur, a tu do innych graczy. Dobra. Ja lubię się bawić w PvP, więc zrobimy sobie właśnie to. Jak widzicie, wszystkie tak naprawdę te broni i tak dalej mają jakieś inne zastosowanie. Na przykład ten Blood Rose Ring ma zwiększone. Jaki mamy teraz ring? A właśnie, no, mamy ten. Ma zwiększone jakieś tam magic damage. Muszę sobie ten Core Theater zrobić, żeby cokolwiek jeszcze zadawać więcej tych DPS-ów. Dobra, i widzę, że już mamy kolejny miecz, więc... O, bawimy się w Garena. O, i nie wiem, czy nie wolałem tego. Akurat maska nie jest taka zła. Dobra, widzę, że jest pół nocy już za nami, więc może przy okazji, bo pokażę wam jeszcze mapę, jak to mniej więcej wygląda. Jak widzicie, wszystkie te czerwone punkty to są bazy graczy. Nie wiem dokładnie jeszcze, na czym polega to, ale myślę, że się razem przekonamy. Naprawdę, jeżeli chodzi o tą mapę, to jest bardzo, bardzo, bardzo duża.
Maksymalnie byłem tu, a już grałem, mówię, 2 godziny, więc to jest już jednak sporo. Będę chciał sobie gdzieś tą bazę, nie wiem, może tu albo tutaj zbudować, akurat na takim cypelku. Bo tutaj, gdzie jesteśmy, akurat jest taki problem, że... Jest taki problem, że tutaj jest dużo, dużo innych graczy, którzy sobie robią, że tak powiem, bazy. Pokażę wam mniej więcej walkę z czymkolwiek. To jest akurat boss dosyć mocny. Znaczy, to nawet nie jest boss, tylko to jest po prostu zwykły drzewiec. No mówię, jest co robić w tej grze, naprawdę jest co robić. Aczkolwiek gra jest bardzo specyficzna. Pyk. Tylko też ten boss jest bardzo ciężki, zresztą widzicie, że nawet nie widać jeszcze poziomu. Nie widać nawet poziomu mniej więcej tego moba. A jeszcze zaraz będzie dzień, to już w ogóle nie będziemy mogli sobie pozwolić na żadne interakcje na słońcu. No jej. To jest fajne, bo podpala w sumie tego moba. Na początku bardzo się tego moba bałem, ale widzę, że on wcale taki ciężki nie jest. Starczy go obchodzić z tyłu i już jest git. Ojej. Więc mniej więcej macie nawet tutorial dla osób, które grały w tą grę. Jak pokonać pierwszego drzewca, nie mając nawet jakiegoś dobrego ekwipunku. Tak samo jeżeli na przykład właśnie gracie tą postacią co ja i używacie tego spela z daszowaniem. Pamiętajcie, że każdy dash i atak pozwala wam się leczyć. I patrzcie, teraz będzie heal. Naprawdę, ja na początku nie dawałem sobie z tym mobem rady, ale widzę, że on wcale taki trudny nie jest. Ops. Chyba nasz friendly castle od Dunsta jest atakowany. No, gdzie tak? Strasznie to jest mylące też, że widzimy na przykład, że tu jest już pół HP i tak dalej, mamy jeszcze full HP, więc to też jest takie delikatnie irytujące. Może to powinno być jakoś inaczej zaznaczone, jakimś paskiem czy coś, a bardziej widoczne życie, bo się naprawdę idzie pomylić. Idzie się pomylić. Dobra, zabiliśmy swojego pierwszego drzewca, ja zostawiam przedmioty, bo tu raczej już nic sobie chyba nie znajdziemy. Zostawiam przedmioty w skrzynkach i idziemy znaleźć jakąś miejscówkę na nową bazę. To tak, robi się już dzień. Trzeba włączyć sobie coś, co pozwoli nam przeżyć w słońcu. Tak sobie poklikam trochę, bo nie pamiętam dokładnie, jakie przedmioty mam gdzie.
Też jest problematyczne. Skrzynki są małe. Jak słyszycie, nadal jeszcze jestem chory. W sumie nagrałem tego samego dnia co Darkwooda, więc dużo się nie zmieniło pod tym względem. Jakoś sobie tam próbuję dać radę z tą chorobą. Może będzie lepiej, kochani, już jutro. Mam nadzieję. Mam, kurczę, nadzieję, że naprawdę mi trochę przejdzie to. Dobra. To tak, teraz musimy sobie przejść. To wyłączymy, żeby nie marnować kości. Otwieramy castle. I idziemy. I tak, z pewnością musimy znaleźć sobie jakieś miejsce, czy miejsce, no miejsce na naszą nową bazę, bo tu jest zbyt wszystko odkryte, jest do wszystkiego daleko i tak dalej, i tak dalej. Bardziej jakieś miejsce takie ukryte chciałbym sobie znaleźć, może coś takiego jak tu jest. Właśnie, taki cypelek, aczkolwiek tu jest wejście po prawej stronie, więc tak nam to dużo nie da. Chyba jakiś gracz. No jest. Ciekawe, czy on zaatakuje. To, co widzicie, to był jeden z bossów. To był jeden z bossów, którego już akurat pokonałem tutaj, więc jakoś mi nie było po drodze go atakować. Po prostu nie chcę tracić czasu zbytnio. Ogólnie naprawdę gra prezentuje się bardzo ładnie, jeżeli chodzi o styl graficzny. To mnie bardzo zdziwiło, bo oczekiwałem bardziej takiego właśnie Valheima, gdzie no niby ta grafika nie jest taka zła, no jest nawet ładna, nie mówię, że nie. 1% i Warrior 1%, no nie, to nie dla nas. 1% to jest stan krwi, który możemy z niej wyciągnąć, więc to nas nie interesuje zbytnio. Idziemy sobie bardziej na północ. Szkoda, że będąc tym wilkiem, to słońce nas tak nawala. Myślałem, że będąc wilkiem będziemy mieć właśnie możliwość podróżowania w dzień. Ale niestety tak to nie działa. 9%, 70%, 11%. No to już wiem, kogo będziemy jeść za chwilę. Oho. I właśnie sobie jemy. Jak widzicie. Przy okazji zbierając esencję. I już w tej chwili mamy, jak widzicie, blood quality 70%. Dodatkowo zwiększyła nam się całkowita liczba naszej krwi. I tak, mam 15%? Nie, nie mam 15% chyba. 8-15, nie wiem, jak to jest w sumie liczone. No ale ogólnie mam zwiększony movement speed. Widzę, że tutaj lepszego quality nie znajdziemy. Dobra, idziemy dalej na północ. Zapytacie, dlaczego to zrobiłem? Nie chciałem dostać obrażeń od słońca, które jest dosyć irytujące. I tak, jak pewnie też zauważyliście, macie tu różne takie plamki, które mniej więcej reprezentują to, co możemy tutaj zyskać. I na przykład Bandit Copper Mine daje nam copper. Tutaj mamy jakieś plamki, Corpse Trader i tak dalej. I najlepiej sobie znaleźć mniej więcej bazę, gdzie to wszystko pozwoli nam przetrwać. Kolejnym jeszcze pewnym aspektem tej gry jest to, że te cienie, które ty widzicie, one są renderowane w czasie rzeczywistym. Czyli jak ja tutaj stanę i wrócę za 2-3 minuty, może nawet mniej, pół minuty, to ten cień będzie już w innym miejscu. Tak samo rozwalanie tych drzew, wszystko jest, że tak powiem, reprezentowane stanem rzeczywistym. Możemy sobie z tym Alpha Wolfem zawalczyć w sumie. Wam pokażę mniej więcej, jak wygląda walka z bossem. No też trzeba właśnie, no, walcząc w dzień, problem jest taki, że możecie się wpieprzyć w słońce i wtedy już tak przyjemnie nie jest.
Esencja, pięknie. I ekstraktujemy sobie właśnie dzięki temu krew z tego bossa, odblokowując nowe, różne przedmioty i ogólnie rewardy. I przy okazji możemy sobie zbierać jeszcze surowce, które są w oku, bo no to tak jakby niszczy wszystko w pobliżu. Dobra, zamieniamy się w wilka, lecimy dalej. I chcę tylko wam powiedzieć, że to był jeden z najłatwiejszych bossów. Czy to był najłatwiejszy boss? To był najłatwiejszy boss. A ja już mam gear, no jednak troszeczkę wyższy, bo gear 25. Wcale nie jest mało. Co to jest? Grave Dust, Morning Lily i Bone. Więc spoko, możemy sobie dzięki temu ładować bazę właśnie w te chmurki, które nam pozwalają wegetować w dzień. Widzę, że zbliża się nocka. Może teraz przed w lewo, w prawo. Jakoś byśmy wyszli. Nie spotkałem jeszcze żadnego z... O, wy mędy. Zrobiliście sobie coś takiego tutaj. Nie spotkałem jeszcze żadnego Copper Ora. No i mamy Moon. Mamy nockę. Trochę bandytów jest, ale widzę, że nie ma żadnego fajnego. Root 4%, bez rewelacji. 2%, 1%. Jeszcze chyba ktoś był, ale nieważne. Więc teraz możemy już sobie bez problemu podróżować. Kierujemy się bardziej na północ i teraz na zachód. Tym trendem nie chcę zaczynać. Nie muszę. Dobra. To jest kolejna baza. ...50%, 6%, 12% i 6%. Ej, lipa. Jeszcze musimy na północ. Pyk. Czasem jest na serwerze są lagi, więc... Będę zawsze troszeczkę tych naszych Blood Essence sobie pozbieraliśmy, bo te Blood Essence właśnie są potrzebne do tworzenia bazy. Za kreatury. Roach i Creature. A oni są chyba... ludźmi? To chyba ludzie. To są chyba ludzie. Oż ty gnoju. Tak, to byli ludzie. Ludzie na koniach. Nie, oni naprawdę myślą, że cokolwiek mogą coś działać? Panowie, wy macie 17 poziomu, ja mam 25. Dla was śmierć w tej chwili. Ale o dziwo mają już konie, nie wiem skąd. Nie mam pojęcia skąd oni mają konie. Ten teren nie wygląda źle. Tylko pytanie... Pytanie jest takie, czy... Są tu jakieś jeszcze inne bazy? Są, niestety są bazy. Chyba nie da się tego zniszczyć. Nie da się. Szkoda, kurde szkoda. Bo naprawdę fajne miejsce. Ojej, kochani, ale mnie na kichanie wzięło.
Się cieszcie, że wy tego nie słyszeliście. Dobra, pozbieram sobie trochę copper ora. No to też działa na to. Copper jest akurat dosyć ważnym w tej chwili dla mnie surowcem. Dobra. Zamieniamy się w wilka. Więc mówię, ja niby zrobiłem harmonogram już wczoraj, aczkolwiek dzisiaj dopiero wpadłem na trop tej gry. Więc jutro wleci odcinek właśnie, czy jutro, dzisiaj wleci. Znaczy, w środę wleci odcinek z tej gry. W czwartek wleci Darkwood, w piątek znów z tej gry, w sobotę Darkwood i w niedzielę znów z tej gry. Trzy odcinki. Jeżeli wam się to spodoba, to nie wiem, może zaczniemy... Próbuję zabrać nawet może jakąś większą ekipę, czy coś takiego. Uciekaj, uciekaj. Nie próbowali, o dziwo. Tylko dziwi mnie to, dlaczego oni mają te konie. 15. Ale ja muszę operować tym wyłączeniem mikrofonu, żeby was tutaj nie przekaszleć, że tak powiem. Po prostu to jest szok. Choróbsko mnie wykończy. 17-20. Oj, ci są mocniejsi już. W ogóle widzę, że tu jest już sporo tych ludzi tutaj z tymi znaczkami. Czyli nas tu jeszcze chyba nie powinno być. Dobra, postaramy się gdzieś rozbudować właśnie w tych miejscach, gdzie widzieliśmy. No i tyle. No i tyle. O kurde, dobra, są mocne. Te moby są mocne. To cała milicja jest naprawdę mocna. Oj, no dobra. A dlaczego nam się znacznik nie pokazał tutaj? Może ta osoba, która tutaj jest, zrezygnuje, jak my się tu osiedlimy. Ej, to nie jest głupi pomysł. Możemy w teorii się osiedlić tutaj. Potrzebujemy dużo stone'a. Nie mamy stone'a. Ale to nie jest problem. Teraz będzie i stone. Zaraz będzie i stone. Tak musielibyśmy tu wyczyścić trochę. To mnie nie robi nam żadnego problemu. No i mamy. Ja bym sobie to tu zrobił, więc jeszcze wytniemy to przy okazji. Dobra, i stawiamy. Pyk. I mamy w tej chwili swój altar. Castle Heart, tak zwany. I teraz pytanie. 5 godzin. Chyba nie ma znaczenia, jaki użyjemy. Ile to masz? 9% mouse. Bez przesady. Chyba nie ma znaczenia dokładnie, jakiego użyjemy borderu, w sensie w jakiej ilości, bo tutaj sobie teraz możemy wyznaczyć mniej więcej naszą bazę i jej rozmiar. Ja bym początkowo zrobił sobie taki malutki okrąg, pozbierał surowce i dopiero wtedy zaczął cokolwiek budować. Chociaż w sumie tutaj tego drzewa jest sporo. Mamy jakieś kości? Mamy 222 kości, więc w sumie czemu nie? W sumie czemu nie? Tego mosa na razie nie atakuję, bo chyba nie ma w sumie nawet... Nie ma nawet po co. Chyba, że podleci.
Dobra, fajnie, ale jeżeli chcecie zobaczyć więcej zbudowania i ogólnie z tej gry, z jakiegoś tam PvP i tak dalej, no to oczywiście lajkujcie. Lajkujcie film, piszcie komentarze, no i ogólnie powiedzcie, jak się to podoba. Więc myślałem, że ktoś nas zakuje. Dobra, nieważne. Dobra, jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, hej hej!